Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na modach. I ten odcinek dzisiaj będzie wyjątkowo krótki, a to dlatego, że opowiem wam krótką historię świąteczną i to będzie wszystko na dzisiaj, bo dziś ważny dzień. Jingle the way, moi drodzy. Dzisiejszy odcinek będzie bardzo krótki, pewnie się troszeczkę frustrujecie, dlaczego tak krótki, ale z jednego bardzo ważnego powodu. Chciałbym wam opowiedzieć krótką historię świąteczną, która jest moim Buchy? W święta? Krótką historię świąteczną, która jest po prostu taką moją małą retrospekcją tego, co pamiętam i jak to było Nie. Jeszcze jedno sprawdźmy. Nie, tego ducha zaraz tu zabije, ni. To jest odpowiednia nutka do tej historii. Dlaczego tak krótki odcinek? Dlatego, że to jest ta ważna historyjka, którą chcę wam powiedzieć. Za chwileczkę ją rozpocznę. I chciałbym, żebyście wrócili do swoich rodzin, do swoich najbliższych i z nimi spędzili ten naprawdę piękny czas. Więc zróbcie to dla siebie, a jak nie dla siebie, to dla Rezigiora. I nie siedźcie dzisiaj cały dzień na komputerze, bo nie o to chodzi w tym dzisiejszym dniu. Historia jest taka. Pamiętam jak dziś sytuację, gdy kończyło się szkołę, w sensie już te święta były, nie? Ten ostatni dzwonek przed świętami. I pamiętam, że poza tym, że pomagałem rodzinie, że spędzałem czas z rodziną i tak dalej, ten klimat czułem niesamowicie, wyczekiwałem i tak dalej, to masę, ale to masę czasu spędzałem przed komputerem grając w gry. I kurczę, to co wam chcę powiedzieć, to jest to, byście nie spędzili tego czasu za dużo, bo naprawdę szkoda tracić ten piękny świąteczny czas z rodziną, szczególnie tego dzisiejszego dnia, na granie w grę. Uwierzcie mi, w sensie, nie wiem czy już to jest kwestia tego, że jestem już stary, ale ten dzień dzisiejszy, ten tylko ten dzisiejszy oczywiście, jeśli się zgadzacie z tą wiarą, bo to już jest też kwestia indywidualna, powinien być ten dzień dla ciebie i dla twojej rodziny, i dla twoich najbliższych, żeby z nimi spędzić czas. Nie przed komputerem, tak samo w Sylwestra. Ile ja znam osób, które spędziło Sylwestra o 12 w nocy przed kompem. Muzyka się skończyła, puśćmy to. Także spędzajcie czas z najbliższymi, cieszcie się. I ta historia się nie kończy jeszcze, nie skończyła się jeszcze, przepraszam bardzo, bo było też tak, że pamiętam, że rodzice wołali mnie setki razy, dziesiątki razy, żebym coś poszedł zrobić, teraz nie, do babci coś zaniósł na dół, albo od babci przyniósł coś do góry, pośpieszymy się, bo kurde, kolacja i w ogóle. A ja pamiętam, po prostu odskakiwałem do tego komputera, latałem jak głupi i cały czas biegałem tam i z powrotem i wracałem do komputera, jak tylko zrobiłem zadanie, które mi rodzice kazali zrobić. Bo jak nie kazali, to nie robiłem i siedziałem przed kompem. I to było słabe, uważam, w sensie z jednej strony to wspominam dobrze, no bo to były śmieszne czasy gówniaka Rezigiusza. Co nie zmienia faktu, że o wiele fajniej byłoby, gdybym jednak sam się wtedy zaangażował, na coś sam wpadł, albo pomógł rodzicom tak od siebie, a nigdy mnie wołają. I to są te mądre słowa starego już Rezigiora, który po prostu poleca wam tak zrobić, a nie tak jak ja robiłem. Bo to po prostu będzie przepiękne, miłe dla waszej rodziny, dla waszych najbliższych i to jest to coś. Spędźcie ten czas z najbliższymi, pięknie się bawcie, zjedzcie dobrze, bo brzuszki trzeba nażreć się kompletnie. I cóż mogę powiedzieć jeszcze? Wesołych świąt! Chyba tyle mogę jeszcze powiedzieć. Stąd dzisiejszy krótki odcinek, żebyście tego czasu więcej nie tracili, więc nogi za pas i do najbliższych, do rodzinki, do mamy, do taty, do siostry, do córki, kogokolwiek no, kogokolwiek, ale do najbliższych, najważniejszym. Wesołych świąt moi drodzy i widzimy się już niedługo, bo to był taki special odcinek, no tego dnia nie byłbym w stanie innego wstawić i nie mam zamiaru grać tego dnia w Minecrafta. Wy też tego nie róbcie, oglądając. Proszę. Wesołych świąt, trzymajcie się. Cześć moi drodzy. Ale się synchronizowałem. Cześć.